Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku. Zamówiliśmy dzisiaj sobie tylko jedną rzecz, mamy tylko trzy zlecenia. Mam nadzieję, że trafiłem z tym Ryzenem, chociaż raczej trafiłem. Możemy od razu przetestować. To jest to. Zadanie zdiagnozuj napraw. Włącz komputer, jak jego działanie. Wiem, ale czasami po prostu wystarczy się zasugerować budżetem. Tak. O, proszę bardzo, Ryzenik tutaj. Pewnie niedziałający, zgadłem? Oczywiście. Ryzen nie działa, teraz tutaj o. To. Tutaj oczywiście pasta. Teraz chłodzenie. Kabelki, jakie on chciał kabelki? Chciał jakieś kabelki specjalnie? No. Nie, nie chciał kabelków, czyli bez różnicy, jak ją zamontujemy, to będzie dobrze. Tu w ogóle miał niepodpięte te. Chłodzenie z przodu miał niepodpięte wentylatorki, to już mu podpięliśmy. Też mu zainstalujemy ten antywirusa. Zawsze to jest jakieś dodatkowe możliwości zdobycia punktów. A właśnie, przydałoby nam się zainstalować Bungle, bo go pobrali, kupiliśmy go w poprzednim odcinku, więc przydałoby się go zainstalować. Tak. No, mamy tu antywirusa, możemy przeskanować komputer od razu. Nic nie było, dlatego idziemy dalej. Ulepszenie. O! Tutaj zakładam, że tym, co jest słabe, to jest karta. Temu od razu na razie nic nie będę robił. Na razie nie będę tego czy ta marka instalował. Tylko zamontuję tutaj jakąś lepszą kartę. Tylko pytanie, jak bardzo lepszą? Ta to jest chyba overkill. Ale dobra. Dają mu taką. Części 110. Pozostało 140. A dobra. To będzie git. Myślałem, że dużo procent to zejdzie. Dużo hajsu. Dobra. E-maile. Tu chciał 3D marka i chciał mieć czarne przewody. To zaraz mu te czarne przewody zamontujemy. Tak, tutaj 3D marka instalujemy. I dobra, i teraz możemy komputer wyłączyć. I czarne przewody, on chciał mieć wszędzie czarne przewody. Wszystko odpinam zawsze, bo nie wiem, czy przypadkiem jakiś przewód nie jest. Na przykład wydają się czarne, nie? Ale niektóre przewody mogą być na przykład, nie wiem, ciemno-szare, czy jak to tam gra uważa, że to nie jest czarne, tylko jakiś odcień szarego, właśnie. Dobra, karta zainstalowana, teraz przewodziki, może być z pokryciem czarny. Montowanie tych kabelków to jest bez wątpienia chyba najtrudniejsza rzecz, ale no cóż. Na razie nie mam możliwości zakupienia takiego fajnego ulepszenia, które później będzie mi automatycznie łączył kabelki, które tylko kliknę. Wiadomo, na końcu to już w ogóle jest. Takie ulepszenie, że tylko zamontuję część i od razu wszystkie kabelki do niej przychodzą. Pyk. Tutaj tak. Próbeczki. 3D marki. Teraz, no niestety, właśnie teraz jest moment, że trzeba po prostu czekać. Czekać i nie da się nic z tym zrobić. To możemy odebrać. 5 na 5 gwiazdek, oczywiście. Tutaj usunąć wirusy. W ogóle sporo zleceń na szczęście. Jakiś dysk kolejny, a daty. Możemy od razu, w międzyczasie, kiedy się tam robi 3D mark, możemy ogarnąć tutaj zamówienia. Zasilacz nowy, to dobra. Abyście nie montowali używanych części, ok. Nie ma problemu. Zasilacz. 100 dolców ma tego budżetu na zasilacz. Kurczę, kupimy najlepsze, jakie jest na rynku. A, może być ten. Dobra. No nie ma nic. Jest ok, dobra. Naprawa. To wymiana RAM, wymiany dysk. Jaki to ma dysk? Dysk ma 1,5 TB i RAM 8 2666. Czy taki RAM mam? 2666 mam, dobra, nie ma problemu, to nie muszę nam zamawiać. I pamięć dysk 1,5 TB Barracuda Seagate. A, dobrze. Akceptujemy oczywiście.
Dużo mamy budżeta, to już w ogóle budżet mam tak ogromny, że po prostu możemy zamontować mu najlepsze rzeczy, jakie są. Karta to tego, to na Intelki, to Intelka mu kupimy jakiegoś. O, proszę bardzo. Rosnący, malejący w sensie. O. I teraz zaproszę 2500, karta graficzna za tyle. Ich łączna cena nawet nie zbliżyła się do budżetu. A, bo jeszcze RAM, no tak. A, to dobra, to tam RAMu, no. RAM też mu kupimy. To będzie ile? 685. To mamy jeszcze około stówę. Stówę, czyli za stówę to jeszcze mu kupimy. No, co mu kupimy za stówę? Tu 4 GB, to jeszcze kupimy jedną 4 GB może. Po prostu. No. I dobra. A! Tylko właśnie. Tak się już zafiksowałem, ale na razie nie możemy tego zrobić. Bo nie mamy wymogów gwiazdek, o czym wcześniej wspominałem. A i tak to zamówimy. Stać nas. Ocena 3D Marku znowu. Kolejna ocena 3D Marku. Teraz nieco mniejszy budżet. Zgaduję, że kartę tylko trzeba wymienić. Ale dobra, to już faktycznie dobra. Przystępuję faktycznie z tym wydawaniem tych pieniędzy. Tutaj może, o. Zamontujemy ta R9K2900. Ile ona kosztuje? Na razie nie mogę sprawdzać ich wydajności, bo nie mam takiej fajnej stronki, która też jest płatna. R9 2900. No halo. R9 2800, 2900. 2900. To ona gdzieś powinna być tutaj. Tutaj jest. Nie jest taka najgorsza najwidoczniej ta karta. No nie, nie, nie. Ona jest całkiem dobra. Czyli to pewnie procesor przydałoby się wymienić. A jednak weźmiemy, jednak się okazuje, że bierzemy tego procesora. RAM to mamy 2,5, czyli mamy 150, czyli jak po 70 kupię RAM. 70 za sztukę, o na przykład takie G-skille. O, to będziemy mieli, jak znalazł, idealnie będziemy mieli. Dobra. Od razu może zamówimy, od razu mówimy. Dobra. Czy przeszedłem? Pewnie przeszedłem. To jest na procesor tej procesoru tego. Dobra. Dobra, mam zlecenie zrobione. Skanowanie, usunąć wirusy. Nie wiem, po co ja to na razie robię. Po prostu usunąłem na razie wirusy. Dobra, obieramy. Ciekawe, czemu 4 gwiazdki, a nie 5. Pewnie znowu coś zapomniałem dać. No trudno. Możemy w ogóle zrezygnować. To jest też całkiem interesujące. A nie, on nawet nie. A, przeskanować. No, tylko wirusy chce. Dobra, to tam. No, tylko chce wirusy. Nawet nie musimy mu nic innego robić. No to jasne, jasne, że tak. Pyk. Odbieramy, recenzja 5 gwiazdek, super. Jeszcze pod koniec dnia możemy sobie zobaczyć tam bongle w ogóle, o. Bongle. Tutaj niestety właśnie czasami nie piszę. Niepotrzebnie to kupowałem na dobrą sprawę. No to w sumie nic na tej stronie jako tako nie ma. O. To jest jeszcze jak był nasz wujek Janusz, pracował tutaj. Mój najwyższy klasy komputer teraz złamę dochodzi tu. To już naprawdę było tragicznie. No, a tutaj wszystko się tego. To był Polak Ewelina. Nie, nie, nie. To będzie, nie wiem, czy się pojawi jeszcze raz, leśnie gadam. Wcześniej my robiliśmy też coś takiego, żeby pomóc nałożyć pas termoprzewodnicą, ale nie. Chyba nie ma nikogo takiego. No trudno. Dobra. Na ten odcinek to było na tyle.
komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym. No i cześć!